2019 roku powstała koncepcja. 3 lata później, 25 sierpnia 2022 roku, umieszczenie aktu erekcyjnego w fundamentach budynku i zalanie betonem symbolicznie uruchomiło budowę powiatowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. Akt erekcyjny wcześniej uroczyście podpisali dyrektor Zespołu Szkół nr 1, przedstawiciel wykonawcy inwestycji, przewodniczący Rady Powiatu i starosta Pabianicki. To największa inwestycja samorządu powiatowego od początku istnienia powiatu pabianickiego, to jest od 1999 roku. Koszt tej inwestycji to 15,5 miliona. Do tego dochodzi 148 tysięcy za nadzór inwestorski dla robót budowlanych. Hala sportowa została dofinansowana z dwóch źródeł. Ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych w ramach Polskiego Ładu i bez mała 5 milionów 200 tysięcy to dofinansowanie ze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1 będzie nowoczesnym obiektem. Boiskiem do piłki ręcznej, z boiskami do koszykówki, do siatkówki, z zapleczem, parkingiem, zagospodarowaniem terenu, też w jakieś rekreacyjne urządzenia. Radości z rozpoczęcia inwestycji nie krył gospodarz terenu, dyrektor popularnego mechanika Paweł Szałecki, szkoły, w której niewielka sala gimnastyczna znajduje się na pierwszym piętrze. Wierzymy w to, że za rok będziemy mogli korzystać z nowoczesnego obiektu spełniającego wszystkie wymogi, a więc każda dyscyplina zespołowa, halowa plus obiekty zewnętrzne. Chcielibyśmy, żeby ten obiekt nie tylko służył uczniom naszej szkoły, ale także sportowcom pabianickich klubów, klubów z powiatu pabianickiego oraz wszystkim mieszkańcom powiatu. Hala będzie zbudowana przez grupę Ekoenergia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w technologii pasywnej. Budynek wysoce energooszczędny. Mamy tutaj odnawialne źródła energii, pompy ciepła, fotowoltaikę. Nie muszę chyba Państwu mówić, jak istotne jest to w obecnych czasach niestabilności tak naprawdę energetycznej, surowców energetycznych, gdzie takie inwestycje są szalenie ważne, bardzo istotne. Obiekt zgodnie z założeniami ma zostać oddany do użytkowania w sierpniu 2023 roku. Podczas konferencji senator Maciej Łuczak, który, jak mówił starosta Krzysztof Habura, pomagał w uzyskaniu finansowego wsparcia na budowę hali, zaproponował na otwarcie obiektu pojedynek sportowy. Panie starosto, proszę wybrać dyscyplinę, my jesteśmy otwarci. Koszykówka, siatkówka, może piłka nożna, może piłka ręczna. I no myślę, że będzie też to taki miły akcent dla nas wszystkich. Siatkówka myślę, że to byłaby najlepsza, bo to jest taka niekontaktowa dyscyplina, bo bałbym się, żeby pan starosta tutaj nie powołał jakichś mocnych osiłków. W każdym bądź razie teraz już tak całkiem na poważnie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Wykonawcy oczywiście życzę dopełnienia wszystkich terminów, no i niech ta hala się buduje. Wyzwanie na ten sportowy pojedynek zostało przyjęte. Piknik biblioteczny zwieńczył tegoroczną wakacyjną akcję Lato w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach. Jest to wydarzenie, w której uczestniczą przede wszystkim dzieci biorące udział w letnich warsztatach, ale nie tylko. Zawsze bardzo serdecznie wszystkie dzieci, które przychodzą do nas, chcemy ugościć i dlatego ten piknik biblioteczny na wesoło, ale z literaturą, z malowaniem twarzy, z poczęstunkiem, z nagrodami, myślę, że naprawdę bardzo ciekawymi. Każdy, kto przychodzi w tym czasie, w ten dzień do biblioteki, na tym naszym podwórku może, myślę, znaleźć też przyjaciół, kolegów, tak jak przez całe wakacje było w bibliotece, na zajęciach. Zabawy i gry na dziedzińcu bibliotecznym poprowadziły zarówno bibliotekarki, jak i wolontariuszki z grupy wolontarystycznej Agrawka. W tym roku zaczęliśmy współpracę z grupą Agrawka. Myślę, że rzeczywiście bardzo ręce, które panie tutaj wnoszą w ten nasz wspólny projekt, bardzo się przydadzą. Panie malują oczywiście twarze dzieciom, ale też i mają zajęcia z niesamowitą chustą, której my rzeczywiście nie mieliśmy aż tak wielkiej, a tych dzieci jest na zawsze na pikniku bardzo dużo i dlatego ta chusta wyjątkowa z Agrawki też świetna, przyda się na pewno. Wśród atrakcji była też żywa gra planszowa, jak również bańki mydlane oraz tworzenie cudów z balonów. Za wygrane konkursy czy konkurencje dzieci otrzymywały nagrody. Ponadto wszystkich uczestników obdarowano drobnym suwenirem.
po zwiększonym wysiłku można było ugasić pragnienie i wzmocnić się czymś słodkim, a także wyciszyć emocje, słuchając opowiadania Pola na plaży. Mimo upału, który dał się we znaki podczas zabaw na słońcu, piknik można zaliczyć do udanych. Takim przymiotnikiem można też określić wakacyjną akcję w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach. Bardzo pozytywne jak zwykle reakcje naszych czytelników odwiedzających nas. Rzeczywiście ludzie przyjeżdżający do Pabianic, też odwiedzający rodzinę z całego świata, zapisują swoje dzieci do biblioteki. Mamy takie sygnały. Drodzy Państwo, no, zajęcia świetnie. A te były ciekawe o charakterze literackim i plastycznym. W każdy dzień od poniedziałku do piątku w poszczególnych filiach numer 2, 4 i 5 milusińscy mogli kreatywnie spędzić wolny czas. Zajęcia były wokół literatury, rzeczywiście, ale oczywiście tak jak w wakacje chcemy troszeczkę umilić naszym czytelnikom te zajęcia i zawsze wplatamy tam jakiś element, albo plastyczny, albo jakieś gry, zabawy, quizy. I tak w tym roku było. Oczywiście one są zawsze dostosowane do tego, jakie dzieci przychodzą, a nie mamy zapisów żadnych na zajęcia, wobec czego bibliotekarze muszą dostosować się w tym momencie już do przybywających u nas w bibliotece dzieci. Jednym z uczestników zajęć bibliotecznych był Franek. Przychodziłem tutaj prawie cały czas, jak po prostu było gorąco, nie przyjeżdżałem rowerem. Teraz akurat mnie kolega przewozi i robiliśmy na zajęciach latawce, robiliśmy misia, tak oklejaliśmy kwadratami. Znaczy sowe. Fajnie było. A to oprócz zajęć, jak spędziłeś tegoroczne wakacje? Gdzie byłeś, co robiłeś? Byłem na wakacjach nad morzem, w rowach i przychodziłem tutaj z moim kolegą codziennie po zajęciach chodziłem z nim tam na plac Nivea. Oprócz tego placówka w czasie wakacyjnym uruchomiła kiermasz książek, który także cieszył się wielką popularnością. Jeszcze trochę tych książek w ostatnim tygodniu mamy, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Przenosimy też archiwa, wobec czego niektóre egzemplarze prasy archiwalnej niepotrzebne nam, bo nie dotyczą Pabianic, będziemy wyprzedawać za symboliczne 10 groszy. Zapraszamy bardzo serdecznie do holu, do naszych bibliotek, bo tam rzeczywiście ta praca z czytelnikiem będzie też w ten sposób kontynuowana. Przypominamy również, że do końca sierpnia trwa jeszcze konkurs fotograficzny pod tytułem Książka na bezludnej wyspie, przeznaczony dla czytelników zapisanych do Pabianickiej Biblioteki. Wystarczy zrobić zdjęcie książki, którą najchętniej zabrałoby się na bezludną wyspę i króciutko uzasadnić swój wybór. Pracę należy umieszczać na Facebooku na stronie wydarzenia jako oddzielne posty w dyskusji. Rozstrzygnięcie po 31 sierpnia. Trójka zwycięzców otrzyma nowości wydawnicze. Informacje o konkursie znajdują się na profilu facebookowym Miejskiej Biblioteki Publicznej. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach zaprasza na piknik mundurowy Łączy Nas Służba, który odbędzie się na terenie Lewityna. Jak zapewniają organizatorzy, atrakcji nie zabraknie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Właśnie w tym miejscu, na Lewitynie, tutaj spotkamy się i zajmiemy miejsce i czas naszym mieszkańcom. Tutaj będziemy świętować, tutaj pokażemy, na czym polega służba i w policji, w Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i dużo by jeszcze wymieniać. Będą atrakcje dla najmłodszych, mówimy tutaj o dmuchanych zamkach, gruchówce, różnych konkursach z nagrodami, darmowymi biletami, chociażby do kina, czy innymi rzeczowymi nagrodami, ale będą atrakcje dla starszych osób, symulator dachowania, pokaz ratownictwa wodnego, tak ważnego chociażby ze względu na zdarzenie z zeszłego tygodnia, czyli podtopienie osoby tutaj właśnie w tym miejscu. Będziemy przypominać o zasadach bezpieczeństwa na wodzie i terenach przywodnych. Będziemy pokazywać, jak uratować poszkodowanego w wypadku drogowym. Będzie również konkurs na miasteczku ruchu drogowego z nagrodami o puchar komendanta powiatowego
Okręgowego Policji w Pawianicach. Podczas pikniku wszystkie służby zaprezentują sprzęt, jaki mają w swoich jednostkach. Na jednym ze stoisk ustawionych w Lewitynie będzie można zarejestrować się w bazie dawców szpiku DKMS. Oprócz tego najmłodszych do zabawy zaproszą wolontariusze Zagrawki i PCK oraz pracownicy Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pawienicach. ZWiK będzie częstował spragnionych wodą i lemoniadą. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewni uczestnikom imprezy darmowe rowerki wodne. Na zakończenie organizatorzy zaproszą najmłodszych na szaloną zabawę – kąpiel w pianie gaśniczej. Pierwszy piknik mundurowy odbędzie się w najbliższą sobotę 27 sierpnia, początek o godzinie 14, zakończenie o 18. Do Pabianic w najbliższą niedzielę 28 sierpnia zawita Festiwal Kultury Ukraińskiej. To pierwsze takie wydarzenie na terenie naszego miasta, do udziału w którym zaprasza oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. To już jest druga akcja, która jest zorganizowana przez nasz oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Pierwszą to były półkolonie, które zjednoczyły i zapoznały dzieci polskie i ukraińskie. I właśnie w czasie półkolonii zorientowałyśmy się, że fajnie byłoby pójść jeszcze o krok dalej i pokazać mieszkańcom Pabianic właśnie tą kulturę Ukraińców, których teraz jest coraz więcej w naszym mieście, żeby może się z nią trochę oswoić, żeby troszeczkę zapoznać, może pójść w tym kierunku i zobaczyć, jakie to jest piękne i różnorodne. Festiwal, który odbędzie się w Lewitynie, będzie niepowtarzalną okazją do poznania, posmakowania i dotknięcia wielu przepięknych aspektów kultury ukraińskiej. Będzie można to zrobić poprzez udział w ciekawych warsztatach. Przede wszystkim będziemy robić laleczkę ukraińską matankę, która nawiązuje do kultury, do tradycji ukraińskich. Będą również plecenia różnego rodzaju bransoletek, oczywiście nawiązujących do tematyki ukraińskiej, do kolorów, do różnych symboli ukraińskich. Również będzie malowanie na płótnie, tak samo różnych wzorów ukraińskich, co również wiąże się z naszą kulturą ukraińską. Od siebie chcę dodać, że ja około 15 lat mieszkam w Polsce i ukraińska kultura jest naprawdę bardzo bogata i zauważyłam, że bardzo dużo moich rodaków przyjeżdżało przed wojną, po wojnie oczywiście coraz więcej tych osób przyjeżdża i warto przyjechać, zapoznać się, poznać coś nowego, no bo to wzbogaca, tak, każdego wzbogaci, każdego człowieka, jak Polaka, tak i Ukraińca, więc uważam, że bardzo warto wziąć udział w takich warsztatach. Chciałabym dodać, że jeszcze będą warsztaty plecenia warkoczy ukraińskich, co też również jest taka atrakcja bardzo ciekawa, bo troszkę te warkoczy się różnią, te plecenia się różnią od polskich. Część warsztatów będzie ogólnodostępna, co oznacza, że będzie można podejść i spróbować swoich sił, ale będą również takie, na które obowiązywać będą zapisy w punkcie informacji. Zwyczajnie mamy ograniczoną ilość materiałów i dlatego będziemy prosić uczestników zaraz po tym, jak przyjdą na teren Lewitynu, żeby podeszli do punktu informacyjnego. Zapisali się, dostaną od nas specjalny bilecik z godziną, o której się będą odbywać te warsztaty, więc mamy nadzieję, że to wszystko płynnie przebiegnie. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ilość miejsc będzie ograniczona. Jak już było wspomniane na początku, nie zabraknie ukraińskich smakołyków. Będą barszcze, postaramy się, żeby były pierogi. Dzieci, które przyjdą i zapiszą się na warsztaty, będą mogły samodzielnie wykonać te pierogi i potem je spałaszować. Oprócz atrakcji związanych z ukraińską kulturą, organizator zadbał również o te, które mają swoich zwolenników na każdej imprezie plenerowej. To dmuchaniec dla dzieci, fotobudka i kącik malowania twarzy. Będzie też gra terenowa z zakresu pierwszej pomocy oraz stoiska z rękodziełem. Festiwal Kultury Ukraińskiej potrwa 4 godziny od 11 do 14. Koalicyjny Klub Radnych zaprasza na charytatywny rajd rowerowy z cyklu Aktywne Pabianice. Czwarta w tegorocznej edycji wycieczka odbędzie się w najbliższą niedzielę 28 sierpnia. Tym razem miejscem startu będzie Park Wolności. Na popularnej strzelnicy zbiórkę uczestników wyznaczono na placu przy amfiteatrze. Zapisy prowadzone będą od godziny 9. Wpisowe wynosi 10 zł, ale wyższa opłata jest mile widziana ze względu na szczytny cel zbiórki. Zebrane z wpisowego środki przeznaczone zostaną w całości na zakup specjalistycznych aparatów KTG dla pabieńskiej porodówki.
Po krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez strefę ruchu w drogę rajdowicze wyruszą tradycyjnie o 10. Około 20-kilometrowa trasa czwartego rajdu wiodła będzie tym razem wokół Pabianic z powrotem do Parku Wolności. Na mecie spalone kalorie będzie można uzupełnić posiłkiem regeneracyjnym. Organizatorami wydarzenia są Miejski i Powiatowy Koalicyjny Klub Radnych, prezydent miasta Pabianic, starosta pabianicki, a współorganizatorem Stowarzyszenie Rowerowe Pabianice. Regulamin rajdu znaleźć można na stronie wydarzenia na popularnym Facebooku. Zapraszamy całe rodziny, bierzcie swoich przyjaciół i dołączajcie do wspólnej zabawy. Do zobaczenia. Zachęcają do udziału w tej charytatywnej imprezie organizatorzy.